kandydatami na burmistrza miasta gminy Piaseczna. Ja się nazywam Michał Pytiewicz i reprezentuję Stowarzyszenie Miejscowi. A ja nazywam się Paweł Smyta i reprezentuję Komitet Obrony Walorów Krajobrazowych Senrykowa Uroża. Chcieliśmy powitać naszych gości i witamy w kolejności alfabetycznej. Bardzo serdecznie witamy panią Monikę Jaroszewską, która reprezentuje Wojciecha Ołdakowskiego, witamy pana Daniela Budkiewicza, koalicyjny komitet wyborczy Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska, i witamy pana Józefa Żaleckiego, Państwo, na dzisiejszym spotkaniu chcemy Państwu w kolejności. Na początku poproszę Michała, żeby przedstawił Państwu, jak będą wyglądały wybory samorządowe w 2018 roku, na czym polegają, kogo wybieramy, jakie są kompetencje burmistrza czy też radnych. Następnie rozpoczniemy debatę i kandydaci na burmistrza będą odpowiadali na przygotowane 5 pytań i przedstawione, zadane przez przedstawicieli rad sołeckich. Następnie poprosimy kandydatów o przedstawienie krótko swoich programów wyborczych. Podczas wejścia otrzymaliście Państwo kartki i długopisy. Bardzo prosimy o zapisywanie pytań i potem po prezentacjach programów wyborczych będą losowane pytania i kandydaci będą odpowiadali na Państwa pytania. Michale, bardzo proszę. Ja jeszcze, zanim zaczniemy tą część prezentacyjną, chciałem powiedzieć kandydatom, że tu będą widzieli slajdy. Mam nadzieję, że widzicie. Chciałem też również przywitać, bo mamy dwie osoby, które są kandydatami do Rady Miejskiej. Alfabetycznie powiem, jest pan z nami Bogdan Frelich, kandydat z naszego kraju, na którego pani się kandydatka. Jest pani Ewa Urbańska. Dlaczego to zrobiliśmy? Po prostu w 2010 roku po wyborach nie mieliśmy radnego. Więc sami musieliśmy wziąć sprawy w swoje ręce, jako drugi ksiądz proboszcz. Do tej pory trwamy. Udało nam się parę rzeczy bardzo ważnych dla naszych wsi osiągnąć. Na przykład przegoniliśmy inwestora, który chciał nam akwapark zrobić w centrum wsi. Teraz walczymy o strefę spokojnego ruchu. Walczymy także z miejscowymi planami zagospodarowania i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, może walczymy, to jest złe słowo. Staramy się współpracować z samorządem. I tak chcemy nadal to robić. Tak jest krótko. Zapomniałeś powiedzieć, że ten akwapark miał być spalarnia śmieci. Ale to
szczegół. Robimy też wiele różnego typu akcji społecznych i chcieliśmy powiedzieć, że współpracujemy z każdą osobą, która chce się przyczynić do rozwoju tak zwanego Kwarzanka, czyli wsi, bo mieszkamy wszyscy nasi, z każdym sołtysem, z każdym radnym, z każdym burmistrzem i będziemy wspierać wszystkie takie rzeczy, które są na mieszkańcach. Przejdźmy w takim razie do krótkiej prezentacji. Ja bym chciał Państwu pokazać materiał edukacyjny, poglądowy i pokazać, jak ważne są zbliżające się wybory. Po pierwsze, pójdziemy wszyscy 21 października na komisji wyborczych i będziemy mieli 4 listy. W pierwszej będą wybierali Państwo burmistrza gminy Piaseczno i tak jak mówił Paweł, siedzą przed Wami wszyscy 4 kandydaci i będziecie musieli wybrać jedną z tych osób i powiedzieć, jak chce, żeby ta osoba ze swoją wizją była burmistrzem. Druga lista to będzie 23 radnych miejskich Piaseczna. Też są tutaj dzisiaj z nami kandydaci. Kolejna, trzecia lista to jest 29 radnych do Rady Powiatu. Też są dzisiaj tutaj z nami kandydaci, których znajdziecie nazwisko na tej liście. I ostatnia lista, trochę tak jakby daleka od nas, to będziemy wybierać 51 radnych do Sejmiku Wojewódzkiego. Z naszego terenu wybieramy 11. Czyli na tej liście, okręgu, w którym my jesteśmy, będziecie mieli listę, a z tych osób, które wskażemy, będzie 11 reprezentowało nasz region. Ale jeden głos, ale my wybieramy 11 radnych, my wszyscy, tak? A z całego tego obozu. Dlaczego te wybory są ważne dla nas, tutaj mieszkańców? Pierwsza rzecz, którą chciałbym jakby podkreślić, że rozmawiamy o osobach, które będą zarządzały naszą gminą przez najbliższe 5 lat. I te osoby będą dysponowały w tym roku, dysponują kwotą ponad 534 milionów złotych. Macie Państwo wymienione, na co te kwoty są wydawane. Prawie 200 milionów to jest za największy koszt oświata i wychowania. I po kolei, jeżeli powiemy sobie, no dobrze, no ale to co to znaczy dla mnie, to po prawej stronie macie Państwo wypisywane, jeżeli chcecie, żeby inaczej działały przedszkola i szkoły podstawowe, gimnazja i zmieniła się ich oferta, to radni miejscy i burmistrz mogą o tym zdecydować. Jeżeli chcemy powiedzieć, ile przeznaczamy na ochronę zabytków, jak wygląda kwestia remontów priorytetu, to to jest też kwestia decyzji rady. Jak wyglądają inwestycje, bo w tej kwocie 123 miliony złotych jest przeznaczone na inwestycje, jest cały wieloletni plan inwestycyjny, to też można z radnymi, z burmistrzem rozmawiać, żeby pewne rzeczy zostały wpisane. To jest istotne, że z roku na rok wielu rzeczy się nie da zrobić. Bo to jest kwestia uzgodnień technicznych, planowania, zabezpieczenia finansowania, ale można to zaplanować, wpisać i na przykład do 2025 roku wykonać. Jest wiele takich inwestycji, które się rozpoczną na przykład w przyszłym roku, będą trwały 2-3 lata. I to w planie jest, można znaleźć na stronach. Jak działa pomoc społeczna, jak wygląda obsługa mieszkańców, to wszystko jest to, o czym będą decydowali radni i burmistrz, czyli te osoby, na które wszyscy będziemy głosować. Dlatego jeżeli ktoś siedzi w domu i narzeka, że nic się nie da i nie idzie na wybory, no to nie jesteśmy mu w stanie pomóc. Ale jeżeli narzeka i pójdzie na wybory i zagłosuje, to wtedy odda głos na kogoś, kto być może, jeśli zostanie radny, będzie reprezentował jego interes. Za co odpowiada burmistrz? Burmistrz odpowiada za wiele rzeczy, ale jak wypisałem ze strony, to jest po pierwsze przygotowanie projektów uchwał rady gminy. To jest jedna rzecz. I druga, wykonywanie budżetu. Oczywiście jest cały zespół wydziałów, które raportują bezpośrednio do burmistrza. Mamy 2 zastępców, więc jeszcze są 2 osoby, które de facto zarządzają całą administracją. Ale tak naprawdę burmistrz jest tą najważniejszą osobą, bo to jest osoba, która ma jakąś wizję rozwoju naszej gminy całej. I każdy dzisiaj z kandydatów będzie o tej wizji i też Państwu dzisiaj opowiadał, czy mógł odpowiedzieć na pytania. Jak głosujemy? W przypadku wyborów na burmistrza Piaseczna oddajecie Państwo 1 głos na jednego z 4 kandydatów. Jeżeli w pierwszej turze, która jest za niecały tydzień, jeden kandydat nie uzyska
50% plus jeden głos. To będzie za dwa tygodnie, 4 listopada, druga tura. I w tej drugiej turze dwóch z najlepszym wynikiem będzie walczyło o to, komu zaufamy. I wygrywa oczywiście ten, który dostanie najwięcej głosów. W przypadku wyborów do Rady Miejskiej, tu jest troszeczkę bardziej skomplikowana sytuacja, zaraz to pokażę na liczbach i przykładach. Też mamy jeden głos. Mamy 6 list w tym roku, czyli będziecie wybierali kandydatów z 6 list. Miasteczne jest podzielone na 4 okręgi, my jesteśmy akurat w 4 okręgu. Wybieramy w naszym okręgu tylko 5 radnych, to jest, uwaga, jeden mniej niż było 4 lata temu, jakbyśmy taką samą terytorialną strukturę złożyli. I w podziale mandatów będą brały tylko te komitety z tych 6, które w całej gminie przekroczą 5%. To jest około między 1600 a 1900 głosów musi zebrać jeden komitet, żeby w ogóle brać udział w podziale głosów. Jeżeli nie, to te głosy są stracone, na przykład, a ja w ogóle są, nie liczą się do wyborów. I oczywiście jest taka skomplikowana metoda, jej nie będę już tłumaczył. Przydziału głosów generalnie te ugrupowania, które dostają więcej, mają preferencje i dostają więcej rad. I radnymi zostają na samym końcu już osoby, które po podziale miały najwięcej głosów. Czyli można z jej listy, która bierze na przykład 2 głosy, być ostatnim i dostać najwięcej głosów i zostaje się w tym momencie radnym. Czyli wtedy dopiero się liczy liczba oddanych głosów. To jest nasz okręg wyborczy. U nas zarejestrowanych jest ponad 13 tysięcy wyborców. To nie znaczy, że wszyscy pójdą do wyborów. Szacujemy, że to będzie około 8 tysięcy osób w tym roku, które odda swój głos, no bo to jest frekwencja około 60% wtedy. Państwo głosują w Bogatkach, ale razem ze wszystkimi wsiami to jest cały nasz okręg. I z tego okręgu wybieramy 5 radnych. To jest, rozumiem, jakby jasne, tak? Bo w zeszłym roku, zresztą zaraz to powiem, było inaczej. Teraz jak Państwo głosowali w 2010 roku? Bo zasady w tym roku będą bardzo podobne do tego, jak było to zorganizowane 8 lat temu. Po pierwsze, wtedy mieliśmy 3 okręgi wyborcze, 5 tysięcy oddanych głosów. Państwo mieliście, czy macie do dyspozycji 390 głosów, tyle żeście wtedy oddali na różnych kandydatów na radnych. Tutaj macie listę osób, które uzyskały u Was. Pan Rokicki, Pani Marecka, Pani Kocielik, najwięcej głosów. W nawiasach jest to, co uzyskali u Was w Waszej komisji. Czyli jeżeli Pan Rokicki uzyskał 148 głosów, 144 uzyskał od Was tutaj z komisji Waszej, 4 gdzie indziej. Pani Marecka na przykład uzyskała 81 głosów od Was, a resztę głosów dostała z innych komisji wyborczych, które głosowały na nią takich szeroko. Teraz co trzeba było zrobić, żeby zostać radnym? Po pierwsze, nie mieliście wtedy, i w ogóle też my jako cały okręg tutaj, wy nie mieliście radnego. Po drugie, żeby komitet dostał jeden mandat, to trzeba było zdobyć od 700 tam do ponad 1400 głosów. I mandaty podzieliło między siebie 60 wystarczających komitetów. Radnym zostawał ten, który zdobył od 300 do tam prawie 500 głosów. To był 2010 rok. 4 lata temu była zupełnie inna ordynacja, w sensie takim, że mieliśmy 23 okręgi wyborcze i tak naprawdę to było takie głosowanie, kto jest najlepszy na liście w danym okręgu, ten zostawał radnym. Wtedy Złotopłos, Henryków, Szczaki, Bogatki, Pęcherek, Glochowa były w jednym okręgu wyborczym, głosowaliśmy i radną została pani Anna Kostyrta, 375 głosów, pan Gawin, tu tutaj obecny, 290 głosów. Czyli tak wyglądała lista głosowań. Było już dużo więcej oddanych głosów, bo 1174 od nas wszystkich. I znowu mandat jeden to było 170 do prawie 700 głosów. Tak wygląda. Jak będzie w tym roku? Nie wiemy. Wiemy, jeżeli się weźmie liczby, jakie są progi. Pierwsza rzecz jest taka, że liczba kandydatów i mniej więcej głosów to jest 7 kandydatów, jest Henrykowa Urocza i Złotogłosu. I do podziału w tym czasie jest około 960 głosów, patrząc na przewidywaną frekwencję. U Państwa w Bogatkach, Grochowie, Pęcherach nie macie kandydata i jest 400 głosów. I w Szczaki, Wólka Pracka to jest 2 kandydatów i 150 głosów. To jest mniej więcej ten
region, który jest blisko, żeby z 6 komitetów, przy tych 8 tysiącach, jeden komitet dostał mandat, musi uzbierać 870 głosów, to jest minimum, to jest takie najniższe prawdopodobnie, żeby brać udział, to jest 1200 głosów. I dopiero wtedy z tej listy, jak uzyskają wszyscy 5, 6, 7 kandydatów taką sumę, to dopiero ten, który uzyska od 300 do 700 głosów, w zależności od listy, dostaje radny. Trochę jest to skomplikowane, trochę jest to dużo liczb, ale takie mamy prawo wyborcze i dlatego też to pokazujemy, bo jakby rozpraszanie głosów na różne osoby powoduje to, że nie mamy swoich kart. Więc jakby my zachęcamy też do tego, żeby głosować świadomie. Nie mówimy komu, jak ktoś ma głosować, tylko pokazujemy, że skoncentrowanie głosów, wsparcie jednego, dwóch kandydatów, na przykład przez całą pięć dobrych, powoduje to, że mamy większe szanse na to, żeby mieć radę. Akurat w tym roku się jest tak, że mamy duże szanse, żeby jedna albo dwie osoby z naszego tutaj rejonu tymi radnymi zostały. No dobrze. Czy Państwo do tej części mają pytania, czy przechodzimy już do debaty? Przechodzimy do debaty. Dobrze. Teraz, Szanowni Państwo, mamy pytania od przedstawicieli rad sołeckich. Poprosimy o pierwsze pytanie. Ja jeszcze powiem, jakie są zasady debaty. W pierwszej części jest 5 przygotowanych pytań. Na każde z tych pytań będzie odpowiadał każdy z 4 kandydatów na to samo pytanie. Czas na odpowiedź jest 1,5 minuty. Będzie biegł taki pasek na samym dole i będą Państwo widzieli. I Paweł będzie pilnował czasu. Po tej sesji będziemy prosili o 3-minutowe wystąpienie na temat programu dotyczącej całej gminy Piaseczno i każdy z kandydatów będzie występował. Myślę, że zobaczymy, jak będzie czas, jeżeli znajdziemy, to też poprosimy obecnych tutaj kandydatów też o krótkie wystąpienie i przedstawienie się. I potem będziemy zbierać od Państwa pytania już bezpośrednie do szklanej puli, tam Jacek rozumie, że masz te karteczki i kandydaci będą losować i na nie też odpowiadać już wtedy po jednej minucie. Postaramy się w 2 godziny zakończyć. To zaczynamy z pierwszych pytań. Poprosimy o pierwsze pytanie. Przechodzę. Witam. Witam serdecznie. Agnieszka Krzywarek, Sołek z wsi Bogatki. Pierwszym naszym takim problemem mieszkańców Bogatek zrobiliśmy wniosek z podpisami ponad 350 osób, mieszkańców wsi, o wprowadzenie na określenie na mapy studium obwodnicy. Podyktowane to było między innymi bardzo dużym ruchem przez naszą wieś. No i zakładamy na przyszłość, że ten ruch jeszcze się zwiększy ze względu na budujące się węzły trasy S7. Ale był jeszcze jeden powód, który był zmiana przepisów, które zakładają poszerzenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej do 25 metrów. I tym sposobem ludzie stwierdzili, że jednak trzeba coś z tym zrobić, dać szansę naszej wsi. Jak Państwo zapatrują się na to, aby w miarę szybko wprowadzić, kreślić na mapę studium tą obwodnicę, w miarę szybko, ze względu na budujące się już węzły trasy S7, wykonać projekt tej obwodnicy, no i dokonać jej, jakby zrealizować już tą inwestycję. Ja mam teraz pytanie do Państwa. Jakie Państwo jest zdanie, od którego z kandydatów powinniśmy zacząć odpowiedź na pytanie? Alfabetycznie, po kolei. I to bardzo prosimy Panią Monikę Jaroszewską. Proszę Państwa, jesteście piękną miejscowością, położoną
budowy systemu drogowego takiego, który byłby dla Państwa jak najbardziej optymalny, tak? Optymalny. I przemyślane rozwiązania komunikacyjne, które umożliwiłyby połączenie Państwa miejscowości z nowo budowaną trasą S7. Dziękujemy serdecznie za odpowiedź. Ja mam niewdzięczną rolę strażnika czasu, tak się przepraszam. To prosimy pana Wojciecha Udawieckiego. Jeszcze raz witam Państwa, bardzo miło, że mogę w tym miejscu spotkać się z Państwem. Czuję się tu prawie jak w domu, jako że najbliżej spośród kandydatów mieszkam do miejsca. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o tą obwodnicę, uważam, że tu powinno zdecydować, tu powinien zdecydować głos mieszkańców bogatych. Jeżeli uważają, że ta obwodnica poprawi jakość ich życia, to jestem za tym, żeby to tak wyglądało. Niemniej jednak ta inwestycja będzie realizowana nie przez gminę, nie przez powiat, tylko to jest droga wojewódzka. Więc przypominam, że oczywiście inne samorządy mogą wspomagać, niemniej jednak to jest podstawowe zadanie samorządu wojewódzkiego. Zobaczymy, kto będzie decydował o tym, jaki będzie układ sił w przyszłym sejmiku. I od tego trzeba by było zacząć. Taka obwodnica będzie pochłaniała naprawdę duże koszty, żeby ją zbudować. I to nie jest tak, że ona powstanie w ciągu najbliższych lat. Myślę, że wcześniej powstanie trasa S7 i dla mnie priorytetem by było dostosowanie tego, co jest, czyli jakby wzbogacenie elementów bezpieczeństwa chodniki, czy inne rozwiązania, czy spowolniacze ruchu, więc tutaj widzę to w ten sposób. To jest perspektywiczna inwestycja, no ale nie jest zależna od burmistrza Piaseczna. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Teraz poprosimy o odpowiedź na to pytanie pana Daniela Burmistrza. Szanowni Państwo, dzień dobry, witam serdecznie. Jeżeli chodzi o obwodnicę, to już ma swoją dłuższą historię. Pamiętacie Państwo studium warunkowym kierunku zagospodarowania, zmiana w roku 2014. I tam ta obwodnica była wysowana jako perspektywa i przyszłość na następne lata. Wtedy Państwo, mieszkańcy Bogatek, nie zdecydowali się na ten wpis. Były protesty, były prośby, żeby jednak tej obwodnicy nie wpisywać. Przychyliłem się wraz z radnymi do tego wniosku i zostawiając rezerwy terenu, które nie są przewidziane pod zabudowę, ale wykreślono obwodnicę ze studium. Powiem tak, ja rozumiem Państwa obawy, bo mówiąc o obwodnica, wtedy każdy widział dwupasmową drogę z wielopiętrowymi węzłami i ci, którzy mieliby się znaleźć pomiędzy drogą wojewódzką obecnie istniejącą, gdzie jest ruch taki, jaki jest, wiemy doskonale, co się dzieje na tej drodze, a obwodnicą, po prostu uznali, że znajdą się w kleszach pomiędzy dwoma drogami szybkiego ruchu. Obwodnica nie musi być drogą szybkiego ruchu. W tej kadencji udało nam się przekonać władze województwa do budowy dwóch odcinków dróg wojewódzkich kluczowych, których były projekty, czyli ulicy Opolickiego, gdzie są dwa pasy, ale i ulicy, ale i ciągu 822 w Jazgarzewie wraz z mostem do Gołkowa. I tam jest droga jednopasmowa, właśnie teraz województwo to wyremontowało. W związku z tym uważam, że tak czy inaczej powinna obwodnica powstać. Państwo złożyli w tej sprawie wniosek i radni dostaną projekt tego wrak z projektem studium i raportem, żeby tą obwodnicę wstawić. Natomiast co do charakteru tej obwodnicy i jej kształtu, należy konsultować z mieszkańcami. Bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz poprosimy pana Józefa Zalewskiego. Thank you.
niezależnie od tego, czy to będzie ta koalicja, czy inna koalicja rządząca w Urzędzie na poziomie województwa, to i tak trzeba tą sprawę rozwiązać. Takie są oczekiwania mieszkańców. W jakiej formule? To wymaga też dużego nakładu, ale i czasu. Proszę zobaczyć, Leszno Wala od 10 lat przygotowuje przebudowę, budowę nowego przebiegu 721. Na razie są na etapie jeszcze, nie wiem, czy dokumentacji techniczno-wykonawczej, czy jeszcze na etapie decyzji środowiskowej. Dokładnie tak. Wobec tego, proszę zobaczyć, to jest proces długofalowy. Tutaj trzeba podjąć zdecydowane działania. Uzgodnić z Urzędem Marszałkowskim, podpisać stosowne porozumienia i przyjść do mieszkańców i z nimi rozmawiać. Dziękuję bardzo za odpowiedź na pytanie. Teraz poproszę kolejnego przedstawiciela Rad Sołeckich o zadanie. Ja jeszcze tylko taką dygresję. Szanowni Państwo, drugi raz się zdarza, że tutaj Państwo otrzymali przy zaproszeniach na debatę wcześniej pytania. Ja no niestety tych pytań nie otrzymam, także proszę wybaczyć, jeżeli to będą jakieś tam niedokładności wypowiedzi, bo ja to na gorąco robię. Dziękuję. Ja chciałem powiedzieć, że wysyłaliśmy do wszystkich, możemy pokazać maila, a na ostatnią debatę nie wiem, dlaczego do nikogo nie dotarło, więc na debacie dopytujcie, wszyscy Państwo byli w takiej samej sytuacji. Przepraszamy, do skrzynki nie odpowiadamy, czy odbijają, czy nie, możemy pokazać problemy, więc nie zgadzam się z tym. Dobrze. Bardzo proszę o zadanie drugiego pytania. Odpowiedź na to pytanie zaczniemy od pana Wojciecha Obrachowskiego. Szanowni Państwo, tak jak już tutaj było wspominane, to jest droga wojewódzka, czyli samorządu, który jakby nie jest przez nas tutaj reprezentowany. Niemniej jednak mam świadomość tego, jaki tu jest ruch. Niestety jest taka tendencja, że na drogi wyższej kategorii kierowany jest ten ruch o większym tonarzu. I rzeczywiście, tutaj ja zauważam jako sąsiad tą sytuację, że ciężkie samochody tędy jeżdżą. Niemniej jednak, tak jak tutaj przed chwilą w swojej odpowiedzi powiedział pan burmistrz Kutkiewicz, udało się wymóc na województwie budowę czy remont pewnych odcinków dróg wojewódzkich. I w przypadku, kiedy państwo zaufają mi, to ja albo wymuszę tą sytuację, żeby województwo podjęło tą inwestycję, bądź tak jak to też czyni gmina, jest możliwość podpisania stosownego porozumienia, żeby te fundusze znaleźć w budżecie gminy. Uważam, że tak długi, prosty odcinek stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo i dziwię się, że te chodniki jeszcze nie powstały. Naprawdę, no, jestem tutaj sąsiadem, także wiem, jak to wygląda. Naprawdę, nawierzchnia została wyremontowana kilka lat temu. To spowodowało większe natężenie ruchu, zwiększenie prędkości, niemniej jednak o bezpieczeństwo pieszych nie zadbamy. Ja się postaram, żeby tę sytuację zmienić. Dziękuję bardzo. Teraz poprosimy o odpowiedź na pytanie pana Daniela Wódkiewicza. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o uspokojenie ruchu, to jestem zwolennikiem wszystkiego tego typu rozwiązań. Stosujemy je już na ulicach gminnych. Tutaj oczywiście mamy do czynienia z Urzędem Wojewódzkim, Marszałkiem Marszałkowskim i Zdrową Wojewódzką. Przypominam Państwu, kiedy wspólnie lobowaliśmy za to, żeby wyremontować drogę, bo taki był wniosek wtedy sołectwa, żeby remontować drogę i robić nakładkę, dosyć długo żeśmy to negocjowali. Obawiałem się tego, że sama nakładka nie wystarczy, że należało wstrzymać jednak pracę, zrobić, powalczyć o poszerzenie asfaltu, pasa drogowego i zrobić co najmniej 2-3 rozwiązania, które by uspokoiły ruch przed wjazdem, na wjazdach z jednej i drugiej strony oraz w ramach skrzyżowania. Są słoneczników. Gmina takie rzeczy robi. To są ciężkie negocjacje, bo warunki techniczne dróg wojewódzkich są ciężkie. Tutaj
przy remoncie, zresztą mówiła mi pani sołtys, wyszła sprawa szerokości drogi rezerwy w planie miejscowym. Dopóki województwo nie zmieni swoich planów, dopóki nie namówimy województwa naszymi planami do tego, żeby zmienić przebieg tej drogi, wyznaczyć ją w innym miejscu, tutaj będą się opierali przy szerokich pasach pod rezerwy pod tą drogę oraz odpowiedniej jakości infrastruktury, co oznacza, jak państwo wiecie, że już jedna dokumentacja padła, ponieważ są tutaj ekrany, otwierane drzwi do bram i masę infrastruktury, która podrażała koszty tej inwestycji do niepotycznych kwot, a po drugie utrudniała państwu życie, a nie ułatwiała. W związku z tym na szczęście z tej dokumentacji zrezygnowano. Małymi kroczkami do przodu należy najczęściej budować chodniki oraz odwodnienie, natomiast uzgodnić to w kontekście budowy obwodnicy. Wtedy być może województwo zgodzi się na obniżenie warunków technicznych do tej drogi. Dziękuję bardzo. Czas nieubłaganie biegnie. Teraz poprosimy pana Józefa Zaleskiego. Zwykle pan Daniel Kowalczyk, no ale to jest tradycja, nie wczoraj też. Proszę państwa, myślę, że tutaj te działania, o których mówił pan Daniel Butkiewicz, że wymuszono na Urzędzie Marszałkowskim budowę, przebudowę Kulickiego i tutaj tego odcinka od Jaskółkowa do Jaskarzewa, to nie jest to prawda. Była przygotowywana dokumentacja, brakowało środków i wiadomo, że Janusikowy Urząd Marszałkowski olbrzymie pieniądze wnosił do budżetu państwa i dlatego też to takie opóźnienia były. Tutaj była zrobiona dokumentacja częściowo już z chodnikiem, tylko niestety był wymóg taki, żeby jeszcze dodatkowo przebudowywać całą drogę. Żeśmy odstąpili od tego, to znaczy Urząd Marszałkowski odstąpił od tego i dokumentacja gdzieś tam leży jeszcze w archiwaliach. Natomiast nie ma takiego, myślę, tutaj przeciwwskazania, żeby ta ulica nie była taka szeroka jak 25 metrów w liniach rozgraniczających, bo wystarczy pojechać do Jaskarzewa, od Kołkowa, czy jechać od kościoła do skrzyżówek i tam nie ma 25 metrów i dało się zrobić i kanalizację sanitarną, i kanalizację deszczową w tej ulicy i też chodnik został zrobiony. Wobec tego tutaj nie ma jakich przeciwwskazań, tylko naprawdę trzeba, tak jak to robią inne gminy, zabezpieczyć środki w budżecie, usiąść i wykonać dokumentację, uzgodnić dokumentację i wspólnie ten chodnik wybudować. Tak jest moje zadanie na przyszłość. Dziękuję bardzo za odpowiedź na pytania. Teraz poprosimy panią Monikę Jaruszewską. Szanowni Państwo, jak najbardziej potrzeba jest działań wspólnie z Państwem i wspólnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, układem komunikacyjnym, aby razem rozwiązać problemy i bezpieczeństwa i układu, poprawić układ komunikacyjny, infrastrukturę drogową na terenie Bogaty. W związku z powyższym ja z pewnością zabezpieczę środki, przedłożę taki projekt w Radzie, przed Radą Gminy, aby chodnik powstał, bo jest to kluczowa sprawa dla Państwa. Kolejnym zadaniem, które podejmę, to rozmowy i porozumienie z Urzędem Marszałkowskim i możliwościami, jakie widzą, jeśli chodzi o układ komunikacyjny. Nawet jeżeli Państwo będziecie optować za tym, żeby była zmiana przebiegu drogi 722, to musimy się zastanowić nad tym wspólnie i jak dalej z tym tematem, ten temat kontynuować. Jeżeli nie będzie takiej woli, to oczywiście ja jestem głosami mieszkańców i z tym głosami mieszkańców się będę liczyć. Dziękuję bardzo za odpowiedź na pytanie. Zanim poproszę o zadanie trzeciego pytania, przypomnę Państwu o karteczkach i długopisach z prośbą o wpisywanie pytań. Niedługo będziemy je zbierali. Bardzo proszę o trzecie pytanie. Witam Państwa serdecznie. Moje nazwisko Maleska Anna, sołtys Grochowa Wsi Bezery. I nawiązując do drugiego pytania, również mamy pytanie, które jest bardzo, bardzo wzmożony ruch. Jeżdżą samochody ciężarowe i nie tylko. I jest też również węższa droga, jeśli chodzi o ulicę Słonecznikową. Ja wiem, że to jest odcinek powiatowy, ale też pytanie do Państwa, czy dałoby radę w tym najbliższych 5 lat przede wszystkim oświetlenie chodnik, ponieważ jeśli jest bardzo ogromne uciążenie przez drogę Bogatek, to ile razy widzimy, że nawet nie ma możliwości przyjechania samochodem, a choćby nawet teraz, kiedy już jest rondo zamknięte w Jaskarzewie,
Wiadomo, wiemy, takie przyczyny, tak? Ale przy pięknym pogodzie nie ma możliwości w pokoju przejść, czy nawet już nie mówiąc o rowerach czy obrotkach. Także bardzo proszę też poruszyć, znaczy tą sprawę, jak to też wziąć do serca i ją przeanalizować, tak? Bo też jest również poważny odcinek drogi. Również skracający od wiadomo, od przedgórę Kalwarii, z Kurka, tu przez nas do Bogaty, czy do Alei Krakowskiej, tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. I teraz poprosimy o rozpoczęcie odpowiedzi na te pytania pana Daniela Pojtylicza. Jak Państwo powiedziały, jest droga monetowa i podlegają pan starostę. Natomiast w ostatnich latach Gmina Wyszehrana dofinansowała systematycznie budowę dróg powiatowych. Przeznaczyliśmy na ten cel ponad 15 milionów złotych. Budowane są kolejne chodniki, projektowane, budowane kolejne chodniki przy drogach powiatowych, tak aby każda droga powiatowa była zaproszona w chodnik. I te rozwiązania, które są konieczne. Oczywiście oświetlenie to już jest rola gminy i jeżeli zbudowany chodnik. Przykładem jest tutaj Bobrowiec, gdzie też mieliśmy projekt związany wspólny razem z przełożeniem sieci energetycznej. Doprowadziliśmy do porozumienia pomiędzy starostwem powiatowym, energetyką i gminą Piaseczną. Został wybudowany chodnik, przełożona sieć i wybudowane oświetlenie. Tak powinno być na wszystkich drogach powiatowych. W związku z tym jestem za tym, żeby jak najszybciej te projekty były realizowane, a gmina systematycznie wspierała powiat finansowo w tym zakresie. Oświetlenie nasze zadanie, a chodniki dofinansowujemy ze źródeł. Dziękuję bardzo. Odpowiedź na pytanie. Teraz poproszę pana Józefa Zalewskiego. Szanowni Państwo, myślę, że rzeczywiście tutaj gmina partycypuje w kosztach budowy chodników, tylko że musimy mieć świadomość, że jest to zrównoważone działanie przez ostatnie lata samorządu. Tutaj Bogatki, Grochowe to są miejscowości za lasem, daleko od miasta. Za miastem wobec tego nie ma konieczności tutaj wyrobienia chodników czy oświetlenia. Tam, gdzie jest bardziej aktywny radny, to udaje się to wszystko zrobić. Natomiast u Państwa była, powiedzmy, ta pustka, brakowało osoby, która byłaby tym moderatorem tych wszystkich krajów. Wobec tego zastanówmy się wspólnie, kogo wybierzemy w najbliższym czasie, żeby był moderatorem między gminą a mieszkańcami. Drodzy Państwo, myślę, że jeżeli byśmy mówili tak poważnie, tutaj brali słowa, co powiedział pan burmistrz, to dobrze byłoby, żeby w planach to powinna być tam zrobiona dokumentacja oświetlenia tej ulicy. Od Grochowej do Bogaty. Bo dziesiątki ulic zostało wybudowane oświetlenie, a tutaj zostało zapomniane. Z chodnikami myślę, że tutaj wspólnie starostwo rzeczywiście podejmowaliśmy jako radni też powiatowi pewne działania i wspieraliśmy tutaj, tworząc budżety, żeby jak najwięcej przy drogach powiatowych powstawało chodników. To jest główne zadanie również i burmistrza, i burmistrzów, żeby motywować zarząd, podejmować inicjatywę, zabezpieczać środki i wspólnie te inwestycje przygotowywać. Tak jest zadanie, tak jest rola samorządu gminnego i samorządu powiatowego. Wspólne działania na rzecz naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Teraz poprosimy panią Monikę Jaroszewską. Bezpieczeństwo mieszkańców leży na sercu burmistrza. I na moim sercu na pewno takie bezpieczeństwo leży. W związku z powyższym nie widzę żadnego problemu, aby przy takim budżecie, jakim dysponuje gmina Piaseczna, ponad 500 milionów złotych, dotować dla Państwa czy to chodnik, czy oświetlenie, czy jakąkolwiek inną infrastrukturę, która ma na celu przede wszystkim Państwa bezpieczeństwo. I takie dążenia zdecydowanie podejmę jak najszybciej i nie będę tutaj wprowadzać również tej dysproporcji pomiędzy poszczególnymi wsiami. Każdy jest ważny, każdy mieszkaniec z każdej okolicy gminy Piaseczna. I chcę, żebyście Państwo to wiedzieli, bo też wracam z innych spotkań i też te sprawy, w sprawie bezpieczeństwa w tamtych okolicach, tamtym mieszkańcom też bardzo leżą na sercu. W związku z powyższym nie będzie tutaj będą działania zdecydowane w kierunku poprawy bezpieczeństwa na drogach przeze mnie. Dziękuję bardzo. Teraz poprosimy pana Wojciecha. Szanowni Państwo, tak, ulica łącząca Bogatki z Grochową to jest droga powiatowa. Później częściowo biegnie w prawo w stronę Giskórki, to też jest droga powiatowa.
Na tym odcinku, który Państwa najbardziej interesuje, czyli brak tutaj oświetlenia, to jest zadanie gminne i uważam, że to stopniowo musi być budowane, bo jak wiadomo, kiedy jest potrzeba mieszkańców, to gmina jest po to, żeby te potrzeby realizować. Ta droga, jeśli chodzi o samą nawierzchnię i ewentualny chodnik przy niej, wymaga kompleksowego remontu i myślę, że w następnych latach powiat powinien ten projekt przygotować. Nie widzę tutaj też problemu, żeby utrzymać tą dobrą tendencję, czyli te ważne inwestycje powiatowe, żeby miały wsparcie ze strony gminy. Tak jak powiedział pan burmistrz, tak jak powiedział pan burmistrz Zalewski, jak powiedział pan burmistrz Kutkiewicz, rzeczywiście taka tendencja była w ostatnich latach i na pewno, gdy uda mi się zdobyć państwa poparcie, ja tę tendencję będę utrzymywał, żeby te wszystkie ważne inwestycje, które mają na celu poprawienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, będę starał się realizować. Dziękuję bardzo. Teraz poprosimy o zadanie czwartego pytania. Jestem Rady Sołeckiej Powiaty. I jak Państwo widzicie, nasze problemy są tematyczne i wszystko się koncentrują wokół dróg, Bogatkach i wokół Bogatych. I jeden z elementów tej sieci drogowej jest planowana przeprawa łącząca tereny po tej stronie jeziorki z Puławską PiS. Ona budzi niepokój mieszkańców, są w wielu miejscowości i wszyscy chcieliby tą przeprawę tak naprawdę od siebie oddalić. Czy Państwo wiecie, jaki jest prawdopodobny przebieg, najbardziej prawdopodobny tej przeprawy i jaki ona będzie miała wpływ na okoliczne miejscowości? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za pytanie i teraz poproszę o rozpoczęcie odpowiedzi na to pytanie od pana Józefa Beleckiego. Szanowni Państwo, myślę, że nie ma o czym dyskutować. Trzeba to wykreślić jak najszybciej z każdej mapy, z każdego planu, który jest przewidywany tutaj do rozważania. O czym mamy rozmawiać? Szanowni Państwo, o jakiejś tam wizji, koncepcji, która ma rozwalić, przepraszam, w cudzysłowie kolokwialnie mówiąc, cały układ tutaj przestrzenny, po pierwsze, po drugie też ingerować w Chojnowski Park Krajobrazowy, w te wszystkie walory przyrodnicze? Komu ona jest potrzebna? Ta przeprawa i ten most długości, nie wiem, tak stoi, to nie jest Wisła. Mamy most.